Witajcie, Bobasy! Jak to zawsze bywa na moim kanale, pomysł na recenzję czerpię sam, ale są też takie momenty, kiedy pomysł na recenzję podsuwacie wy sami, czyli dzięki wam realizuję kolejną recenzję i za to bardzo wam dziękuję, bo właśnie tak powstała ta recenzja mało znanej gry FPP o tytule Target. No i nie ukrywam, że tytuł ten przysporzył mi sporo problemów, a jej działanie pod obecne systemy, zwłaszcza na Windowsa 10, pozostawia naprawdę sporo do życzenia. Im bardziej lata mijają, tym trudniej takie perełki jest uruchomić na nowych systemach, ale przejdźmy sobie do rzeczy. Mamy rok 1998, a do sklepów trafia Target, ogłoszona jako jedna z pierwszych polskich gier FPP. Nie do końca jest to prawdą, bo na moim kanale widzieliście choćby recenzję Cytadeli na Amigę, czy w przyszłości zobaczycie na przykład Za żelazną bramą. Obie gry są z 1995 roku i to one były tymi pierwszymi polskimi grami z tego gatunku. Targeta można nazwać pierwszym polskim FPS-em na komputery PC. Tu natomiast wszystko by się zgadzało, bo jakby nie patrzeć, był to jedyny polski FPS na tamte realia. Swojego czasu takie pisma jak Secret Service, Reset Gambler i kilka innych pisały o tej grze, lecz zawsze gdzieś tam z tyłu przy końcu jakaś reklama się znajdowała. Teraz trochę rozumiem dlaczego i choć nie ukrywam, że gra już w dniu premiery odbiegała od takich hitów jak Duke Nukem 3D oraz kilku innych gier. Fabuła natomiast jest dziś bardzo prześmiewcza i budzi politowanie, a w swoich czasach nikt się w nią nie zagłębiał, no bo po co? Bierzemy gnata i prujemy przed siebie. Polskie gry miały to do siebie, że czytając zarys fabularny można się lekko uśmiać. Mamy 1997 rok. Właśnie upadł Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i z braku ogólnej dyscypliny w państwach dawnego Układu Warszawskiego wzrosła przestępczość, zamachy bombowe, tajemnicze zgony ważnych osobistości. Panował ogólny nieład i chaos. Tym, którym udało się przeżyć, postanowili nająć zawodowców, aby oczyścić swój teren z wszelkiej maści zbieraniny przestępców, terrorystów, handlarzy bronią, przemytników i nie tylko. To właśnie my mamy zlikwidować tytułowy cel, a do zlikwidowania będzie ich kilka. Tak więc na samym początku gry wybieramy jedną z trzech klas. Snajper, sabotażysta, komandos. Wpisujemy swoje imię i możemy rozdzielać punkty umiejętności. Jest to swojego rodzaju element RPG, mniej lub bardziej znaczący. Zdrowie mówi nam samo przez siebie, to właśnie w nie najlepiej jest wpakować część punktów. Wierząc temu, jakie informacje znajdują się w sieci, siła odpowiada za to, ile postać ma udźwigu, jak daleko może skakać czy rzucać granatami. Wiedza odpowiada za używanie materiałów wybuchowych, zaś celność pomaga nam z autocelowaniem. Im więcej mamy tej umiejętności, tym z dalszego dystansu możemy celować i likwidować wroga. Również wysoki współczynnik celowania pozwala nam używać lunety z karabinka snajperskiego. Jakie ma to przełożenie na samą rozgrywkę? Mogę od razu powiedzieć, że nijakie. O ile takie zdrowie czy siła ma realne zastosowanie, tak celność jakoś za bardzo się nie przekłada na rozgrywkę. Mając około 70% celności, mogłem celować z daleka, tylko autocelowanie po prostu wariowało, co utrudniało nam zabijanie przeciwników. To samo z siłą. O ile mogłem podnosić ciężkie gnaty jak minigun czy bazookę, tak nie poprawiało to skoku czy rzutu granatami. Standardowo rozgrywkę zaczynamy w naszym mieszkaniu i pod przyciskiem F1 mamy napisane, co trzeba zrobić. Całość fajnie oddaje klimat lat 90., zwłaszcza, że chodzi tu o nasz kraj, więc jakiś sentyment pozostał. Aczkolwiek otoczenie i detale wyglądają skromnie, żeby nie powiedzieć, że biednie. Startowa lokacja to proste rondo z motocyklem, którym możemy sobie jeździć dookoła. W niektórych misjach też możemy wskoczyć w motor i przejechać krótki kawałek etapu. Trzeba przyznać, że jak na FPS-a i dodaniu do gry jednego pojazdu, robiło to na swój czas niemałe wrażenie. I choć sam osobiście uważam, że gra mogła śmiało zostać wydana w roku 95 bądź 96 i myślę, że nie byłaby tak krytykowana, bo każdy, kto choć trochę obcuje z grami, wie już po samym wyglądzie, że Target korzysta z silnika Build Engine, na którym były zrobione takie kultowe gry jak Shadow Warrior, Witch Haven, Blood oraz kilka innych produkcji. No ale najwyższy czas udać się do pubu Scyzoryk. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, pewnie
Kiedy już tam wejdziemy, z lewej strony znajduje się Yuri, nasz kontakt. On zleca nam zadania. Co bardzo mnie zaskoczyło, to że pod każde zlecenie podłożony został polski głos. Gościu, który mówi nam o danej misji, wypadł w mojej ocenie całkiem fajnie. Niefajnie natomiast jest to, że muzyka gra bardzo głośno, co miesza się z głosem naszego kontaktu, powodując mieszankę wybuchową naszej głowy oczywiście. W opcjach nie mamy kompletnie jak ściszyć muzyki, dźwięków czy dialogów, więc byłem skazany na morderczy mix, oczywiście w pubie Scyzoryk. Mamy jeszcze handlarza bronią, u którego, jak sam mówi, musisz mieć trochę papiera, aby zakupić u niego jakąś broń palną. Kupujemy pukawkę, ale bez pestek oczywiście, i możemy zaczynać losową misję. Oczywiście amunicję nabywamy w trakcie zadania, zaś pierwszego przeciwnika zabijamy albo łomem, albo baseballem. Mimo opisu zadania, cel w każdej misji mamy ten sam. Przedrzeć się przez masę przeciwników i zabiciu ostatniego bossa. Czasem celów do zlikwidowania jest więcej niż tylko jeden. Wtedy czeka nas więcej chodzenia i zabijania. To, co cechuje ten tytuł, co oczywiście idzie na jego ogromny plus, to oddanie swojskości. Kamienice, okna, drzwi, oznakowania, wszystko to, co pamiętamy z naszych polskich lat 90. Może, a raczej na pewno, ten aspekt w wielu z Was wzbudzi ogromny sentyment. W niektórych momentach między misjami, głównie w pierwszej lokacji z pubem Scyzoryk, mamy czerwone albo niebieskie tekstury podłoża bądź ścian. Wynika to z mocniejszego układu graficznego, jak i zapewne z nieodpowiedniej konfiguracji pewnych opcji graficznych, które w Target są niezwykle ubogie. Odpalając ten sam tytuł na o wiele słabszym laptopie bądź komputerze, problemów z kolorami nie było w ogóle. Z przeciwników wypada broń oraz pieniądze, oczywiście waluta nie jest polska. Poziom trudności jest niezwykle wysoki, o ile z początku na najłatwiejszym poziomie gry dajemy radę, tak potem gra naprawdę lubi oszukiwać. Po niewidzialne miny skończywszy, po przeciwniku z wyrzutniami rakiet, które są niezwykle celne. Odniosłem również wrażenie, że muzyka też została zerżnięta od innych kompozytorów, w tym hip-hopowy kawałek Leroya Scyzoryk. Sama rozgrywka pozwala nam nosić tylko 4 bronie. Oczywiście możemy je wyrzucić i zamienić na inną broń, na przykład AK-47 zastąpić strzelbą, a im więcej siły, tym w późniejszej fazie gry możemy nosić takie bronie jak chociażby bazooka. Po wykonaniu każdego zadania otrzymujemy gotówkę na zakup nowych broni oraz rozdzieleniu nabytych punktów umiejętności. Chyba to, co najbardziej dobija ten tytuł, to poziom jego wykonania. Lokacje są ponure i szare oraz biedne w detale. Długość zadań idzie na plus i jest to połączenie kilku map w jedną misję. Ogólnie Target miał naprawdę spory potencjał, jednak jego wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Również zmarnowaną szansą okazał się tryb multiplayer do 16 graczy. Był nawet split screen, czyli gra na podzielonym ekranie, na którym jeden na jeden mogliśmy staczać pojedyncze potyczki na kilku mapach. Jak mówiłem Wam już na początku recenzji, tytuł ten sprawił u mnie niemało frustracji za sprawą swojego działania, bowiem na stworzenie tej recenzji wywaliło mnie do Windowsa nie jeden, ani nie dwa razy, lecz kilka, jak nie kilkanaście razy. No ale czego się nie robi dla swoich widzów? Tytuł wyjątkowo niestabilny pod nowe systemy. Uwywalać nas będzie w wielu momentach, tak więc nie polecam dziś w to grać, chyba że tylko dla sentymentu. Na dziś to oczywiście już wszystko. Target był dla mnie sporym wyzwaniem, choć gdy tak sobie pomyślę, to odniosłem wrażenie, że to ja byłem celem gry, a nie na odwrót. W każdym bądź razie udało się zrecenzować ten mało znany polski tytuł. Mam nadzieję, że się podobało. Ja będę się z Wami żegnał. Subskrybuj, oglądaj inne moje recenzje. Do usłyszenia niebawem. Cześć! Wyjeżdżasz do Wilni na północy Polski i masz zabić przedstawiciela regionalnego kartelu na Europę Wschodnią, Antonio Gonzalesa. Zapłata 3,5 tysiąca dolców.